Bądź pewny, że nie przeoczysz żadnego filmu od juniorskiego. Kliknij w subskrybuj oraz dzwoneczek, aby załączyć powiadomienia. Chcieliście 3 randomowe gry! Może ich będzie nawet i więcej! O lol juniorski, to ty nawet nie wiesz, w ile gier zagrasz dzisiaj, ale z ciebie matołek lol. No, siemanku, szanowanku, z tej strony to mi and welcome back to 3 randomowe gry! Panie moi drodzy, na razie nazwiemy sobie tę serię znowu 3 randomowe gry, ponieważ nie wiem, ile tutaj będę w tej gry grał, może 3, może 4, może 5, nie wiem, ale moi drodzy, teoretycznie gramy w 3. Dobra, mam dzisiaj dla was przygotowane 3 gry. Dwie nawet japońskie, które znalazłem na jakiejś japońskiej stronie, dosyć chyba strasznie, tak mi się wydaje. Rust Bucket Revenge, to jest pierwsza. Druga to jest Aka Gonoye, nie wiem co to jest, oraz Quiet Mansion 2. Lecimy sobie dzisiaj z pierwszą gierką, Rust Bucket Revenge. O! Bo ogólnie teraz był taki dżem, wiecie jak, taki do jedzenia, że mieli tworzyć gierki takie a la PS1, z takiej grafiki. Jaki tu beat wszedł, Dobra, lecimy, play! O co w tym chodzi, to nie wiem. Hello? Hello, baby! The crunching of your bones and the roar of the... Become your final lullaby. Zgrzytanie twoich kości oraz dźwięk V8 to był twój... Twoja kołysanka. Retry. Dobra, wydaje mi się, że musimy chyba przed nim uciekać. Czekajcie, okej, okay, dobra. A co znaczy dash? Ja muszę tak uniknąć go, okej. Okay. Ale to czemu mnie atakuje? Moment. Pa, 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 pa. Oh my god! No ale to ja muszę tylko przed nim uciekać? Co? No jaki typ! No jaki typ! Ja się boję samochodu! I should really look around. Powinien się naprawdę rozejrzeć! A ten zbugował się! There must be a way, some way destroying this... On się zbugował! Czekajcie, wykorzystamy teraz sytuację, bo on się zbugował. Nie, jednak się nie zbugował! Dawaj, 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 nie przestawaj, czekajcie, ja muszę tutaj znowu uciec za ten sam... Tutaj. Znowu jedzie! Oh my god! Ja się boję samochodu! Ja nie wytrzymam. Lecisz, baby, on nie ma sił w nogach, no! Gdzie on jest? Nie wiem, gdzie jest ten samochód, ale się go boję teraz mega. Ja się normalnie boję samochodu, nie no, bez kitu. A to. On tutaj za chwileczkę przyjedzie chyba. Jedzie. Jedzie. Ja wiedziałem, że on tu przyjedzie, nie? Ja wiedziałem, że on tu przyjedzie. Dobra, uciekam stąd. On się kręci w kółko cały czas. Lecisz, baby! Lecisz cały czas przed siebie! Dobra. The gas pumps! O nie! O nie! O nie! Oh my god! Oh my god! On teraz wycofa! Dobra, zbugował się znowu! Patrz, patrz, zbugował się! Dawaj, tu uderz w to! On tu musi w to uderzyć i wybuchnąć chyba, ale on się zbugował teraz, no! Oh my god, czyli ja muszę tutaj... On nie wie, co ma zrobić. On nie wie, co ma zrobić, bo on się zbugował. On nie wie, co ma zrobić, bo on się zbugował. On się zaraz odbuguje chyba. On się odbugował, dobra! Odbugował się. Lecisz tu, uderz w te! Patrz to! Patrz, 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 patrz! No uderzy w to, czy nie? Uderz w to! Dawaj, dawaj, uderz w to! Uderz w to! Jedzie, pa, pa! Pa, pa! Oh my god! No uderz w to! At great cost to yourself, you've brought an end to the tires of terror! Czy nie udało się go pokonać? No dobra, okej. Okay. Jak się go udało pokonać, no to super, mi się bardzo podobało. Okej, okay, lecimy z drugą gierką. Już was tutaj wprowadziłem w błąd. Dlaczego was wprowadziłem w błąd? Bo zagramy sobie w drugą grę, The House in the Woods. Też na Jam PS1, widzicie coś? Że to jest taka ala grafika PS1. Press T or D-pad down to toggle flashlight. A dlaczego na te? Moi drodzy, to gierka jest inspirowana Blair Witch Project. Nie wiem, czy oglądaliście taki film.
Była też gra na ten temat, ale ta gra nie miała nic do czynienia z filmem, tylko to, że tam występowała właśnie ta Blair Witch. I muszę wam powiedzieć, że to może być mega straszne, ponieważ tutaj zostaliśmy już ostatni w tym lesie i szukamy swoich znajomych, którzy gdzieś tutaj mogą się znajdować. Tylko nie wiem jeszcze dokładnie gdzie. Czekajcie, bo nie wiem, którędy iść. Tutaj sobie możemy przybliżać. Dobra, tutaj nam zostało ognisko. Jeszcze nam ognisko zostało, także jest spoko. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę znajdziemy ten domek, bo gdzieś tutaj za chwileczkę mi też może chyba na Rejoka wyskoczyć. Miejmy nadzieję, że nie. Że tutaj mi nic na Rejoka nie wyskoczy. Ale moi drodzy, biegniemy na razie przed siebie. SE. Na SE biegniemy. Więc jak się odwrócę, to będzie, nie wiem. O! Co to jest? Ja się chyba już tego boję. Biegniemy cały czas SE, żeby się nie zgubić. Nie wiem dokładnie, gdzie ta mapka nas teraz, znaczy ta ścieżka nas zaprowadzi. Tutaj coś było, nie, tutaj nic nie ma. Ale moi drodzy, to teraz mega wieje, mega, nie wiem dlaczego to tak wieje. Ale dobra, no na razie biegniemy sobie tutaj przez las. Miejmy nadzieję, że za chwileczkę spotkamy ten dom, w którym nie Blair Witch, ale ktoś tam właśnie uwięził tych wszystkich ludzików. No i co? Biegniemy cały czas SA i tego domu tutaj chyba nie będzie. Chyba tutaj mogę biec chyba cały czas z tego, co mi się wydaje. Ale wydaje mi się, że my musimy gdzieś ten dom znaleźć chyba. O, tu jest znowu ten znak. Nie, tu jest inny znak teraz! To czy ja muszę biec? A może ten znak mi pokazuje, gdzie ten dom będzie? Bo to jest tak jakby skierowane. Więc najprawdopodobniej będzie to chyba gdzieś tu. Tak mi się przynajmniej też wydaje. Jezus Maria, co to się tam na zewnątrz dzieje? Oh my god, mam okno otwarte, ona strasznie wieje. I coś tam trzasnęło. Oh my god, dobra. Lecisz, baby. Domek, gdzie jest ten domek? Hello! O! Co to było? Oh my god! Ja tutaj naprawdę teraz coś słyszałem, jakiś help! Ale... ale gdzie teraz? Jest i domek! Oh my god. Ja się boję do tego domku wchodzić. Ja się boję do tego domku mega wchodzić. Aż mnie ciary teraz przełażą, nie? Hello? Da się tu w ogóle wejść? Przecież tu chyba nic nie ma. Jak ja tu mam wejść? Może tu? Też się nie da. O, tędy! O, tędy! Oh my god, to jest naj... creepy! Ciary mnie przechodzą. Ciary mi mega przechodzą, no. Oooo! Oh my god! Oh my god! Wiecie, jaki będzie koniec, że tutaj ktoś będzie zwrócony do kąta, ponieważ ten z Blair Witch Project, już nie pamiętam jak ten typek się nazywał, co porywał tych dzieci, on ich trzymał później tak w kącie i ich później uderzał, zabijał. I to jest taka klątwa właśnie. Nie. I co, tu się odblokowało? Ale... jakim cudem to się naprawiło? Hello? Jak ja się cykam, nie? Jak ja się cykam, ja normalnie ciary teraz przychodzą, bo ja wiem, że on, gdzieś ten typek tutaj będzie stał, taki odwrócony w róg ściany, żeby... i będzie czekał na śmierć, nie? Tu? Hello? Jest tu ktoś, coś? Tu są te ręce! Które się pojawiło od tych dzieci. Co? Ktoś zbiegł na dół! Help! Ktoś tam krzyczy! I na bank teraz się... i na bank teraz się otworzyła piwnica na 1000000%. Ja wiedziałem! Ow.
Hello? Ja się boję. Ja się mega boję, cykam się. O nie, stoi! O! On October, Daniel Leonard has his friend Hayden Medwick went missing while on camping. Despite ground and natural research attempt to trace or Daniel Heather, or Heather was never found. Że nigdy ich nie znaleźli, dobra. October 22.99, to już w ogóle jest chyba koniec, bo z tego co słyszałem, to oni po prostu nie dokończyli tej gierki, bo im tak jakby czasu nie zabrakło. Widzicie? I to jest znowu to samo. Dobra, lecimy z następną grą. Okej, trzecia gierka. Aka Gonoye. Czerwony dom? Jakoś tak. Gemustato. Nie wiem dlaczego tutaj nawet w katakanie napisał, tylko w hiraganie. Oshimai. Skończ. Dobra, lecimy! Nie kojarzę tutaj japońskiego tak na 100%, bo już bardzo długo z tego japońskiego nie korzystałem. Ale... ewidentnie musimy tutaj jakiś domek, jakiś czerwony domek znowu w lesie znaleźć. Może będą jakieś jumpscary, może nie. Co tam się stało? Co tam się dzieje? O, tu jest ten domek, patrzcie. I co teraz? O. Nie mam żadnego pojęcia, co on tutaj ode mnie chce. Okej. Okay. Podejdźmy sobie może tutaj. Bo tu są jakieś wrota. Tutaj też nic nie działa. No bardzo bym chciał wejść do tego domku tutaj. O, tu jest coś... co to jest? Co to są za jakieś jelita? Nie wiem, co to są za jakieś jelita, ale... a ja tutaj muszę... bo tutaj bateria mi ucieka. I tu jest... co to jest? Kluczyk! Okej, mam ten klucz. I co teraz? Mogę tutaj wejść i sobie to otworzyć? Tak po prostu? O, tak, o. Nie działa. To nie jest klucz do tego chyba. No dobra. No to lecimy dalej, moi drodzy. Nie śmiejmy się, bo ta gierka może być straszna. Wiecie, o co chodzi. Ale bardzo bym nie chciał, żeby tutaj mi... bateria cały czas schodziła. Najgorsze jest to, że ja już tutaj po prostu... o! Otwarłem! Nie wiedziałem, że to można otworzyć! Co to za tuk-tuk tutaj stoi? Tam też coś się świeci. Jakiś tuk-tuk. Znowu pełno krwi tutaj. Tu była po prostu jakaś rzeź samurajska. Dawaj. O! Tutaj też się otwarło. Co tu jest? Bateria! Okej. Okay. Mam baterię. Czy ja mogę powchodzić sobie do tych domków? Nie, tu jest... oh my god! Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie wiem, ale postaramy się, moi drodzy, jakoś to fajnie ogarnąć, wiecie o coś. Nie używajmy może teraz tej latarki, żebyśmy tej latarki cały czas tutaj nie używali. Ja chcę po prostu jakieś jumpscary, a nie jakieś śmieszne tutaj potworeksy, dobra. Ale na spokojnie, moi drodzy, gramy w japońską grę, a japońska gra to jest jedna z najstraszniejszych gierek, wiecie o coś. Dobra, lecisz, baby. Otwieraj tutaj teraz. On za chwileczkę tutaj przyjdzie, dlatego też może zamknę. Nie, nie da się tutaj zamknąć za sobą. Ale on tutaj za chwileczkę będzie biegł. Chyba. Czy mogę tu otworzyć? O! Mogę tu otworzyć! A tu? O nie, już biegnie. Ciary mnie przechodzą, jak go słyszę! O! No po co on tutaj jest? Ja tam już słyszałem jakieś dziwne dźwięki! Że może coś tam mi za chwileczkę na Ryoka wyskoczy, wiecie o co chodzi? A tak to po prostu goni mi jakieś dziwne dziecko, które nawet nie ma żadnego pojęcia o co... chodzi z tym dzieckiem, no ale no dobra, lecisz, baby. Szkoda w ogóle, że w Japonii zrobili takie rzeczy, że jakieś tutaj dzieci biegają. No nie wiem, w ogóle tych dzieci tutaj nie kojarzy i nie potrzebujemy jej tutaj. Dobra, otwieraj tutaj szybko. On tutaj za chwileczkę powinien przybiec, bo już tutaj tak jakby otwarliśmy drzwi do tego. Dobra, włazisz tu, szybko, właź. Tu coś jest? Czekaj, bo tutaj ktoś płacze. Ciarki mi jakoś przychodzą, nie wiem dlaczego. Ale mi naprawdę ciarki przychodzą. Co teraz? Co teraz? Jakiś klucz w ogóle zdobyłem. Ale gdzie ja teraz jestem, to nie mam pojęcia. No okej. O, czy ja muszę tam iść? Dawaj, dawaj, nie przestawaj, baby! Niech mnie teraz tutaj nie goni. Proszę, co tu jest? Co tu jest grane? Hello? Co to? Nie mam żadnego pojęcia, o co tutaj oni ode mnie chcą.
Ale za chwilę mi się bateria skończy. To będzie taka troszeczkę głupia sytuacja. O, tutaj coś jest. Miejmy nadzieję, że bateria. Miejmy nadzieję, że bateria. Dobrze, że to się tak świeci. Czy to jest bateria? Jakiś klucz znowu znalazłem. Ale bateria mi za chwileczkę padnie. Oh my god! No przecież ja tego nie przejdę, bo bateria już mega malutko została. W ogóle to jest taka ala grafika chyba w Slendy Tubisiach, nie? Czego słyszałem? Co? Co? Czekaj, bo tu chyba mogę na górkę wejść. Baterie, proszę, tu jest bateria chyba. Miejmy nadzieję. Tu jest bateria, dobra, jest spoko. Okej. Okay. Jest okej. Okay. O, co to w ogóle za rzeka jakaś? O, o co w tym chodzi? Nie wiem, ale... O, stoi tutaj, patrz to! O. Jelito? O! Oh my god! Spadnę zaraz. Mamy, bo już mi tutaj coś bateria pada. Już zawsze tutaj bateria pada, tam widzę chyba jest jakaś bateria. Z tego co mi się wydaje, ale nie jestem pewien, czy mogę na to wejść? Wiedziałem, że na to nie wejdę! O, wszedłem jednak, okej, okay, spoko. Dobra, uciekaj stąd, bo znaleźliśmy jakieś jelito. Ale nie wiem do czego to jelito będzie mi tutaj teraz służyć. Dawaj tutaj, bo tam się świeci chyba bateria, a ja tę baterię teraz będę mega potrzebować. Bo bateria mi już tutaj ucieka, czekajcie, tu... O nie! Co tu zaś jest? Co to za jajka? Co to za jajka? O, to były te larwy! Czy co to było? Oh my god! Oh my god! Dobra, chyba dobrze idziemy, tak mi się wydaje. Co tu zaś jest? O, znalazłem chyba kolejny cosik, to co mi będzie tutaj mega potrzebne. Tak mi się pewnie też wydaje. To mnie chyba zje, prawda? To, a mogę wejść do wody? O, game over! Oh my god! Dobrze, moi drodzy, jak macie tę listę wspierających, dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za to, że jesteście, za to, że mnie wspieracie, jesteście po prostu mega, pozdrawiam, jeżeli również ty chcesz mnie wesprzeć, kliknij ten niebieski przycisk wesprzyj obok napisu, który mam nadzieję znaczą, subskrybuj. Dobrze, moi drodzy, to były 3 randomowe gry, więc mówiłem, że zagramy 4 albo coś takiego, ale jednak nie. Mam nadzieję, że... A ta ostatnia gra mnie po prostu rozwalia. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał. Jeżeli nie, to zapraszam cię do innych moich produkcji. Mam nadzieję, że zostałem żonurzędny. Dzięki, że oglądasz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, cześć!